Siema, asystentowie, 459 odcinek. No, nie nagrywam o kazach przez jeden dzień około. Przez jeden dzień. Nie jeden dzień, tylko teraz nagrywam tam kilka godzin, ale chodzi o to, że tak. Jest jedno i drugie i oczywiście zmiana przeklętych farm, tamtej farmy. Ciężko było na nią. A ta, tylko na lepiej dziadku, co mi się ten tutaj respi pan golem. Ale jest tutaj to wyrównane, było to wszystko zrobione, ale no. Dobra. Regeneracja. Nikogo już też nie będzie. Musiałem też farmić, no niestety, ale te. Fajwerk mam mało już. A nie, nie mam rytm na sobie. Brawo ja. Farmić name tagi, bo musiałem w jednym i w drugim nazwać zombie typowo. Tutaj jest tyle, jest szczerze, mogę powiedzieć, że trochę dużo, I mean. Ale tutaj jeszcze jest te żelazo, które z tamtych skrzynek jest, no to tutaj jest więcej typowo. No, widzicie, się respi raz na kilka chwil. I dla mnie jest to lepsze, bo trzy są nierobotnicy, czy dla tych, co przyniosłem. Tam jedno zniknął niestety, więc no. Zostaję przy tym jak było. Zombie jeden jest. Tam tylko musiałem zabić, bo się skupić. Musiałem właśnie na dwa zombie. I nazwane są typowanymi tekami, bo musiałem jakby je. Niestety, ale no. Przeszukiwać i tak dalej, to też fajnie działa. I mamy bardzo dużą ilość z 53 do 57 kwiatków zapomniałem wziąć, no to i mocheca trochę. Ale stąd weźmiemy, żeby dać tam te 3 łącznie, dlatego że zabierałem. Jeżeli w jednym będzie 3 ponad i w drugim też 3. Dodamy 60 i tak pewnie. No niestety się schowały. Fajwerki musimy zrobić na początek, typowo. Czyli no. Aha, ale możemy poleciał. Że kurna głowa mała. Więc no. Chciałem torb znowu użyć. Imo. Ale no. Na taką większość roboty to zrobiłem na poszczególny egzemplarz tego wszystkiego, lub po prostu na to, że farma lepiej działa, no to wolałem już to w taki sposób zainwestować, trochę czasu swojego zainwestować, żeby mieć dwie lepsze farmy. I moje jeszcze mogę trzecią i czwartą zbudować, jeżeli bym rozmnażał dalej tych. I pytanie jedno. Czy mogę zrobić tą jedną rzecz, czy jakbym dał hopery. Postawcie szkło, czy by nie przeszkadzało. Jeżeli by nie przeszkadzało, bym zrobił w jeden poziom tego wszystkiego. I imo. Możemy spróbować w taki sposób, jakby był drugą stroną odkręcony niż to, bo robiłem w inny sposób. U mnie jest to niby chwila, ale boję się, że coś zepsuje. I się trochę tego cykam, że mogę coś popsuć, więc bym nie chciał. Oczywiście muszę to poszukać. A jaką to ma recepturę w sumie? A flowera, no to fajnie. A jak się kandle robi? To spoko, to jest blok tutaj, wiem. Glowing też wiem. W większości dużo rzeczy wiem. To na Ender Crystal. Ender Crystal i Imo chyba nie będę robił nawet. No i sobie tak zrobimy. Zostawimy sobie. Wyszły mi tutaj te, to będę musiał tutaj. Oj. Czy mogę sobie tak zrobić, że tutaj podlecieć
pod to i w sumie wylądowałem mimo tak spoko. Chyba, że dookoła to zrobię. W sumie z żelaza mamy drewna i moje jak tako mamy. W większości tych rzeczy mamy. Ale to ta farma fajnie działa. Chcę zresztą zrobić farmę drugą, czyli na te. Na miód. Typowy nie. Nie plasty, tylko na miód w butelkę. No to butelki muszę zrobić, to wszystko to te. To jest już ścieżka, a mam trochę, no. Powiedziałem. To wszystko zużyłem. I niby mamy drewno, mogę sobie wziąć to stąd żelazo i stamtąd. I spróbować w sumie tą rzecz, żeby pykło. Tylko jak tu. Tak i chesty. I damy hopery. No. Dajmy ze dwa na początek. Trzeba przetestować, czy. Ale to tam jest. Stąd mi nie wyszły jeszcze. Chciałem pewnie się podbudować czymś, bo tutaj to ja nic nie zdziałam w sumie. Nie pomyślałem o tym. O nie. Tak to ja podziękuję. To będzie lepsze rozwiązanie. O, wyszły mi. Go. Na pewno będę mieć 3 pszczółki następne. Czyli jeżeli mi się schowałem w jednym miejscu, no to tylko pozamieniać te muszę. Czyli muszę mieć te. Drewno mam, tutaj jest już. Jakiś, który nie jest problemem, ale chcę to zrealizować, by było spoko, bo no nie chcę zapeszać jakiegoś tam. Dajmy na się 2, a robię 3 niby. Mimo to brawo ja. Dobra, muszę się pochować. Ten się nie schował. Czyżby jest o jedną więcej? I dlaczego? Tak, jest o jedną więcej. O mój Boże. Dlatego nie muszę się schować, bo jest im o jedną więcej. Dobra. Silk touch. Na drewno imo, co to jest jakby. Czy nawet te z przodu mamy zajęte? Czy te z przodu też mamy zajęte? Już. To jakby jest. Mówiąc lepsze po mojej stronie. Mam jeszcze jeden. Nie, ten jest zapełniony. Mimo tak, ten jest zapełniony, czyli tego jakby nie bierzemy pod uwagę, bo to są już 3 pszczoły. A my potrzebujemy 8 po 3 pszczoły, to jest jakby trochę imo dużo. I zastanawia mnie, jeżeli musiałem dać ten, czyli pszczoła jest jedna o jedną, więcej już dużo jest. Czyli pewnie tamto też powinno być zapełnione w jakiś sposób. Hej, mieliśmy to jeszcze zacząć robić. Mamy dużo na głowie. A nam się odcinek nam dziś połowa odcinka tak naprawdę mama. Dni nam lecą jak szalone. Muszę z rana zobaczyć. Jeżeli jest tam, nie wiem, 12 pszczół, no to. No mniej, bo jeżeli 3 pszczoły już mamy, bo jeżeli nie mogę tam wlecieć mimo, bo nie było miejsca, no to są tam jeszcze mogą być małe pszczoły, tam jeszcze kot się pojawił z farmy, nie z tej farmy, z tych, muszę zobaczyć od razu ile jest. Jeżeli będę mieć automatycznie
No wiecie, pokaz ich 7, 2, 2, 4. Ich jest 4 wyszło. I Imo, jak one tu wchodzą? To jest 5 uli, będą 4, bo muszę je poprzestawiać. I to wszystko. Ale no. Te wleciały, ta nie wleciała. I nie mogę nic się uli, jeśli ta nie wleciała. Zgaduję, że to ta. I to ten ul. Czyli kolejne 3 pszczoły. Nie mogę zobaczyć niestety, czy jest dokładnie tyle. Powinny się stakować. Powinny... Ty, to powinno zadziać. Nie stakują się, bo jakby są... Nie wiem, czy nie są NBT po 2 daxy. Czy nie jest po ich po 2. W tym będzie problem, jeżeli będzie po 2. No i tego środkowego nie mogę zniszczyć, bo wstawiłem wcześniej. Imo, jeżeli musimy zobaczyć tutaj z przodu, jak to będzie wyglądało. Musimy jeszcze się tą farmą za tym zajmować wreszcie. Czyli bloki, czyli cobblestone. Jeżeli zobaczycie, się też są 3. Mimo tego, to automatycznie będę chciał zrobić to. Nie wiem, ile jest pszczół teraz i nie mogę nic zrobić. Nie jestem jakby, jestem już jakby zablokowany, bo nie wiem, ile tam, bo może być ich 2 teraz i nie mogę nic już robić, bo muszę je rozmnożyć. I o to mimo tego chodzi już. Tutaj. I ja muszę tak, tak. Szkoda, że... pod takim sposobem. Są 2 kratki, a... chciałbym... Nie, ja muszę tutaj. Tutaj jedna wyszła, na pewno. Co ona będzie próbować? Gdzie ona będzie chciała wlecieć? Jeżeli to jest pozapełniane, chciałbym niszczyć i sprawdzać już. No. To tych. Nie no, rozmnożymy je. Jeżeli będzie... Jeżeli ona się nie stakuje z powodu takiego, że po prostu jest różnica stworzenia, czy coś tam, no to... No, tylko właśnie będziemy się tutaj golem teraz spić. Tym, no, jeszcze ja spadać. No i dlatego chcę to szybko z Imo stworzyć. Nie mu spadaj. Ty full damage nie chcesz, szkoda mi tego, że nie dostajesz. Będzie mnie teraz widzieć, więc w tym będzie problem. Hopery. Hopery muszę mieć przy... Mimo nie mogę tak zrobić, bo mi przeszkadza blok jakiś. Nie wierzę, nie. Co miałem? To Imo teraz, niszcząc to, to mi tu wpadały, tak. No i bardzo dobrze. Czy jakby taka misja zrobiona, jeszcze z drugiej strony, to będę musiał dookoła robić, czy po prostu z planem B. Bo mogę jeszcze plan B zrobić, no to już muszę... No nie mógł zrobić, bo będzie mi się kolem chyba możliwe respić. Jako tak, czyli co w dół powinienem? Nie był większy problem.
Ale tak. Jeżeli zrobię skrzynkę, to będzie mi się tutaj respić. Chyba, że pojedynczą zrobić. Jest tutaj, i zaczął się tutaj taki robić mankament, zrobić na jedną i nie patrzeć, czy golem mi się nie zrespi w tym miejscu. I robić skrzynki w dół. No właśnie, i tutaj jest już haczyk taki. Nie mam rycerza, zapomniałem. No moje Boże. Chciałbym, żeby on tutaj, żeby się mi tu pojawił. Niby był blok, ale to był taki blok mimo rzeczywisty. Zobaczymy. Ustawię jeden. Gdzie powinno. Zobaczymy, czy będzie się respił na tym, czy nie. Jeżeli nie, no to nie powinno mi się respić na większości ich. Będę mógł w dół puścić po jednej skrzynce, bo pewnie po dwóch będzie się mógł respić i w tym będzie problem. Zobaczyć, czy to będzie działało. Co sobie mnie nie widzi. Czy myślę, że po prostu on nie chciał widzieć? A że przeszło? No tutaj to ciągle się respią, a tutaj to żadnego nie widzę. Ten nie by widział? To by było mimo trochę useless, ale tutaj to się w tym miejscu się jakby mimo respią. Chcę zobaczyć ten, czy ten jakby będą mu się respić, jeśli będą się respić kolem, no to nie ma przeszkody. Muszę zobaczyć, czy będzie się tutaj mi golem tu respić. W sumie tu jest pełno, tylko nie wiem, czy jest. O! Nie zrespił się na górze. Tam, na tamtym miejscu. To będzie problem. Czy to nie. Czyli jeżeli nie zrespił się tak, to mogę dać drugą skrzynkę. Powinno to zadziałać. Jeżeli to zadziała, to mam imo jakby szczęście tylko. A z hoperami to nie będzie problemu później w robieniu, tylko chcę wiedzieć, czy nie będzie się respić na skrzynce teraz, na niby się pali on. Niby się golem normalnie pali. To w sumie niby działa. Postawimy jeszcze jedną skrzynkę, tylko nie taką tę, bo jest chyba tam 7 w górę od. To jeszcze tamta. I będą osobne skrzynki, typowo. Nie mogę zrobić takich, jakbym chciał, no ale no. Nie, ja jakby tutaj musi być tyk. No i dobra, to już jest jakby mniejszy problem. Mimo że ta się golem nie zrespi na dole, tylko będzie tak ten, to i mam łatwy dostęp do żelaza z dwóch innych tych i to osobno działa niby. Ale tutaj nie wiem, jak tu wygląda z pszczołami. I mu. Wiem, bo bym musiał niszczyć i stawiać je. Czy. Po prostu zwykły jest bez NBD-axa i tak dalej. A zróbmy to, poniszczmy. Mam slick touch. Dajemy tą. Jest NBD-ax? Jest niby NBD-ax. Ale nie wiem. Wyłącznie, czy jest, bo mogę tak naprawdę wziąć i tamtą zniszczyć i postawić go. Się pewnie nie zestakuje, bo jest inny już. I zobaczymy, czy się ta pszczoła schowała.
Schowała się, musi się schować, schowa się pis. Dobrze. Dobra. No się odcinek kończy, bo już po tym widzę. To ja wiem, mamy jeszcze skończyć jakby typowo partner nasz, czyli no. No to a my zajęliśmy się farmami, ale no. Imo chce to zakończyć takie te farmy, czy to wszystko by mieć już na styk. A my co? Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie. Ej. A, nie zakończyło mi. Fajnie.